Dzień dobry, ale nie sam, bo moim gościem jest Jarosław Sachajko, wiceszef Komisji Rolnictwa, poseł klubu, wspólnego klubu PSL i Kukiz 15. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze. Ten klub jest znacznie szerszy niż tylko Kukiz 15 i PSL, bo jest Unia Europejskich Demokratów, są również konserwatyści Marka Biernackiego i wiele innych środowisk. A pan w tym klubie, czy pan już wstąpił do partii Kukiz, która powstała, jak słyszymy, od Pawła Kukiza? Powstała partia na prośbę członków Stowarzyszenia Kukiz 15 w Polsce do budowania polityki, jak i w większości świata są partie polityczne, dlatego taki twór założyliśmy. W ubiegłym tygodniu, z tego co pamiętam, decyzja się uprawomocniła. W tej chwili będzie... Ale panie pośle, odpowiedź na proste pytanie. Czy pan już wstąpił do partii Kukiz 15? Nie ma możliwości jeszcze wstąpić. Jeszcze nie było walnego zgromadzenia. Musi być walne zgromadzenie, muszą być wybrane władze i wtedy wstąpię do partii Kukiz 15. Dobrze, czy PSL i Kukiz 15, czy cały klub wasz powinien wejść w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością? Panie redaktorze, polityka to jest racjonalne działanie dla dobra wspólnego. Żeby zmienić otaczającą nas rzeczywistość, trzeba mieć wpływ na rządzących. Więc jak najbardziej powinniśmy mieć wpływ taki jednoznaczny. W tej chwili Prawo i Sprawiedliwość korzysta z wielu naszych pomysłów. No, chcielibyśmy, żeby znacznie częściej głosowali z nami za rozwiązaniami dla Polaków. Nie, zaraz, ale to nie jest odpowiedź na moje pytanie. Czy powinniście wejść w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością? O to pytam. Powinniśmy wejść w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością, żeby zmieniać rzeczywistość. No to jest jedyne racjonalne działanie. Ja nie poszedłem do polityki po to, żeby za pana pieniądze sobie dobrze żyć, tylko po to, żeby zmienić rzeczywistość również dla moich dzieci, aby za kilka lat, jak skończą studia, nie wyjeżdżały z Polski. No dobrze, ale szef PSL-u, najważniejszego tworu w waszej koalicji polskiej, Władysław Kosiniak-Kamysz, mówi jednoznacznie, nie będzie tej koalicji, bo ona jest niepotrzebna, PSL nie będzie przystawką PiSu. Panie redaktorze, szanując Władysława Kosiniaka-Kamysza, bo jest największym podmiotem w Koalicji Polskiej, ale mamy również Radę Programową Koalicji Polskiej, na czele której stoi Paweł Kukiz, w której jest również Elżbieta Bieńczycka i wszystkie podmioty, które wchodzą do tego tworu. Powinni się ci liderzy spotkać z Prawem i Sprawiedliwością i ustalić, czy jest możliwość współpracy, bo my widzimy zupełnie inny system sprawowania władzy, chociażby ten szwajcarski, gdzie rząd tworzy 7 partii, które się po prostu budują wewnątrz. Ale panie pośle, PiS złożył wam tę ofertę, PSL tę ofertę odrzucił, ofertę dostawał jeszcze wcześniej, jeszcze w poprzedniej kadencji Paweł Kukiz też tę ofertę odrzucił. Jak pan chce przekonać swoich kolegów z klubu, że należy wejść w sojusz z PiS-em? Panie rektorze, no właśnie o tym mówimy. Oferta wejścia do rządu i bycia ministrem czy wiceministrem za pensję kierownika supermarketu, to nie jest coś, co odpowiada czy Pawłowi Kukizowi, czy mi, czy wielu innym politykom w Koalicji Polskiej. My chcemy załatwiać sprawy polskie. I to robimy, myślę, że w miarę skutecznie. Proszę zauważyć. Pan mówi tak, wejdźmy, będziemy załatwiać sprawy polskie, oni nie chcą, to znaczy, przepraszam, albo oni nie chcą załatwiać spraw dla obywateli, albo mają inną kalkulację, bo być może na przykład Paweł Kukiz i Władysław Kosiniak-Kamysz mówią, że wejście teraz w koalicję z PiS-em to byłoby wzięcie na siebie takiej roli straszaka na Ziobrę. Kaczyński mógłby pogrozić palcem Ziobrze i powiedzieć nie fikaj, bo mamy tutaj kolegów z PSL-u i Kukiza i oni cię zastąpią. I na takie wejście do partii rządzącej zupełnie nie wyrażamy zgody. Słyszał pan, myślę, wielokrotnie, bo jest pan doświadczonym dziennikarzem, że Paweł Kukiz miał już w poprzedniej kadencji ofertę wejścia do partii rządzącej. A propos ofert, to czy pan, pytam o to pana posła Jarosława Sachajko z klubu Koalicji Polskiej, z Kukiz 15, czy to prawda, że pan dostał propozycję objęcia fotelu ministra rolnictwa?
Nie, nic takiego. 11 sierpnia mówił, można było to usłyszeć, przeczytać w Polsacie, a z kolei w maju tego roku Paweł Kukiz, znany panu skądinąd zapewne, opisywał pańskie spotkanie z Mateuszem Morawieckim, na którym to pan premier miał złożyć panu propozycję wejścia do rządu i pan miał bohatersko tej propozycji nie przyjąć. Prawda to nieprawda? Panie redaktorze, próbuję od dłuższego czasu powiedzieć, że sprawowanie polityki i rządzenia przez Koalicję Polską Kukiz 15 to nie jest pójście po pieniądze i po jakieś spółki Skarbu Państwa, co po chwilę słyszymy, że jakaś żona, jakiś przyjaciel zostaje dyrektorem czy w Radzie Nadzorczej, tylko my chcemy konkretnie realizować nasz program. I o tym nie ma w ogóle rozmowy i to mnie boli, że dałem ten przykład szwajcarski, że tam 7 różnych partii wchodzi do rządu i realizuje swoje kawałki pomysłu na działanie Szwajcarii. I my byśmy chcieli również to robić. Mamy Ale dobrze, ja naprawdę chętnie z panem porozmawiam o pańskich pomysłach programowych. Obiecałem panu i słuchaczom, że spytam pana o zakaz hodowli zwierząt futerkowych. Pan jest wiceszefem Komisji Rolnictwa, to dla pana ważne. O uprawę konopi, bo to pański pomysł. O szczepionki wreszcie, bo to bardzo gorący temat. I o to wszystko pana spytam. Tylko proszę mi najpierw powiedzieć, czy to prawda, że Mateusz Morawiecki złożył panu propozycję wejścia do swojego rządu? Nie, taka propozycja bezpośrednio nie padła i Paweł również o tym nie pisał. Była. Pan wybaczy, napisał właśnie to, że w maju było to spotkanie, na które umawiał pana jakiś znany drobiarz, niewymieniony z nazwiska, i tam była propozycja wejścia do rządu, którą to propozycję pan odrzucił. Była propozycja przyłączenia się do koalicji rządzącej, którą ja odrzuciłem, bo jeszcze raz powtórzę, no i przepraszam, że trzeci raz, że ja dobrze żyłem poza polityką. Moja żona ma bardzo dobrą pracę, jest z niej zadowolona i nie potrzebuje nowej pracy. My chcemy załatwić to, o czym szliśmy w 2015 roku, żeby skończyć z tym kłóceniem, żeby systemowo rozwiązać problem korupcji polityków, żeby systemowo rozwiązać problem rodziny na swoim, co znowu to panie pośle, to tylko przepraszam, bo ostatnie pytanie w części radiowej musi paść i to będzie pytanie, czy tak jak pan myśli w klubie Koalicji Polskiej, czyli wspólnym klubie PSL-u, Kukiz 15 i jeszcze mniejszych ugrupowań, więcej osób? Tak, oczywiście. Naprawdę i tego brakuje. Propozycja wejścia do rządu dla wejścia do rządu jest nie do zaakceptowania ani dla Pawła Kukiza, ani dla mnie. Ale więcej osób niż pan chciałoby, znaczy nie tylko pan z Koalicji Polskiej, chciałby sojuszu z Prawem i Sprawiedliwością, tak? Pan to próbuje mocno spłaszczać. Chciałoby zrealizować swoje obietnice wyborcze, a żeby je zrealizować, to trzeba być w rządzie i powstrzymywać różne niebezpieczne zapędy. No to o tych zapędach polityków Prawa i Sprawiedliwości porozmawiamy w internetowej części naszej rozmowy. Jarosław Sachajko, poseł Kukiz 15, który chciałby wejść do koalicji z PiS-em, był naszym gościem w radiowej części. Proszę, internauci drodzy, zostańcie z nami. No dobrze, to jesteśmy cały czas w naszych kochanych internetach. To porozmawiajmy o tych zapędach, o których pan mówi. Jarosław Kaczyński ogłosił właśnie wraz z młodzieżówką PiS, że jest za zakazem hodowli zwierząt futerkowych. To jest oczywiście cały pomysł na zmianę ustawy, no w ogóle na zmianę ustawy o ochronie zwierząt, ale to, co budzi tam największe emocje, to właśnie zakaz hodowli zwierząt futerkowych. Czyli nie będzie, zlikwidujemy w Polsce, jeśli przejdzie ten pomysł, fermy lisie i nie wiem, co, jakie jeszcze zwierzęta się tam na te głównie futra. Norki chodzi, tak o, naprawdę. Norki, to bardzo marginalne i cała branża jest skłonna zrezygnować z produkcji lisów, ale jeżeli rozmawiamy o tym temacie, to trzeba porozmawiać trochę głębiej, bo jak pan redaktor wie, każdy kij ma 2 końce, a proca nawet 3. Więc likwidacja ferm norek w Polsce wiąże się od razu z wyższymi o 20% cenami wędlin. I teraz, jeżeli Polacy są skłonni do tego, aby zrezygnować z... Zaraz, o 20% wzrosną ceny wędlin i jeżeli nie będziemy norek hodowali na futra? Oczywiście. Przemijemy norki, pana zdaniem?
Nie, norki jedzą odpady i odpady poubojowe. I dzięki temu, że norki utylizują te odpady poubojowe, mamy tak tanie wędliny. Okay. Jeżeli zlikwidujemy to, to za chwilę te odpady, a jest ich naprawdę gigantyczna ilość, bo to jest około miliarda złotych, oszczędzamy jako państwo dzięki temu, że mamy... Rozumiem, pojmuję. Są odpady poubojowe, no właśnie z wieprzowiny, z wołowiny i norki je wsuwają. Dokładnie. I dzięki temu my ich nie spalamy. Ja nie chciałbym tutaj snuć teorii spiskowych, dlaczego to Onet tak wielką, no powiem, kłamliwą kampanię zrobił. Zaraz, ale panie pośle, bo ja rozumiem, że to pan może o tym długo i nie dziwię się, pan jest wiceszefem Komisji Rolnictwa, ale tak koniec końców, to ostatecznie, jak zagłosowałby Jarosław Sachajko za takim pomysłem zakazu hodowli zwierząt futerkowych w Polsce? Ostatecznie to chciałbym usłyszeć to, czego moi wyborcy oczekują. Czyli jeżeli wyborcy Jarosława Sachajko z Zamojszczyzny, czy szerzej z Lubelszczyzny powiedzą, że chcemy zlikwidować produkcję zwierzęcą w Polsce, nie chcemy, chcemy wszystko importować z zagranicy, chcemy mieć tysiące ludzi robotnych. Z całym szacunkiem, ja nie chciałbym tutaj być głosem lobby futerkowego, niemniej jednak nie chodzi o całą produkcję zwierzęcą w Polsce, tylko fermy zwierząt futerkowych. Nie chodzi o fermy drobiu, nie chodzi o tuczarnie. Chodzi, panie redaktorze, właśnie o to chodzi. W tej piątce, która była zaprezentowana, tam również jest mowa o uboju rytualnym. Nam się wydaje, że to jest coś bardzo pana, przepraszam, bardzo, ale czy pan złego z powodów religijnych musi jeść tylko koszerną wołowinę? Panie rektorze, to jest cała gałąź. Jeżeli ktoś chce odciąć całą gałąź produkcji w Polsce i chcemy pozbyć się, nie wiem, 2-3% PKB, czyli stać Polaków na to, żeby dopłacać, nie wiem, 30-50 zł miesięcznie do kupowania żywności, jeżeli drugie 30 zł chcemy dopłacić do budżetu w podatkach, to możemy z tego zrezygnować. Panie pośle, pan powinien być nie ministrem rolnictwa, tylko ministrem spraw zagranicznych. Dyplomatycznie unika pan odpowiedzi na to pytanie. Rozumiem, że ma tu pan w tej sprawie radykalnie inny pogląd niż Jarosław Kaczyński, no ale nie chce pan tego powiedzieć. Ale nie, ja to mówiłem wielokrotnie. W sieci można znaleźć moje wypowiedzi. Pytam pana dzisiaj. Dzisiaj zagłosowałbym przeciwko. Super. Panie pośle, dobrze. Znacznie więcej. Panie pośle, pan jest zwolennikiem takiego zezwolenia, zgody na uprawę konopi w Polsce. Co prawda nie chce pan, żeby każdy sobie mógł tę konopię uprawiać, tylko instytuty badawcze. To jest tak ważne. Ja szybciutko tu powiem. Mamy konopie siewne i konopie medyczne. Tak. Konopie siewne powinien móc uprawiać każdy rolnik na zwykłe zgłoszenie. Skąd marszałek województwa ma wiedzieć, czy Jan Kowalski, czy Jarosław Sachajko, bo ja również około 3 arów zasiałem w tym roku, chce zasieć, czy nie? To powinien być. Pan zasiał 3 ary konopi, panie pośle? Tak, bo jestem również rolnikiem, odziedziczyłem parę hektarów po dziadku. A po co panu 3 ary konopi, jeśli mogę spytać? Bo jeżeli zachęcam innych do czegoś, żeby robili, żeby uprawiali, to przeszedłem ten cały dziwny proces, że najpierw wystąpiłem do gminy o zgodę na uprawę. Dostałem informację, że jeszcze nie może gmina mi wyrazić tej zgody, bo jeszcze marszałek się województwa lubelskiego nie zdecydował się, czy w ogóle w województwie lubelskim będą uprawiane konopie siewne. Później przeszedłem ten cały proces. No dobrze, dobrze. Rozumiem. Tak, tylko pytam pana w takim razie jako rolnika, przepraszam, a na co panu te konopie? Panie redaktorze, z konopi można około 5 tysięcy produktów. Ja pytam, co pan z nich robi, a nie co z nich można zrobić. Ja robię to testowo, to jest 3 ary tylko. Ja je na razie ściąłem, wysuszyłem, czekają na dalsze przetwarzanie. Czy pan pozwoli, że zadam to pytanie, czy pan palił marihuanę? Panie redaktorze, rozmawialiśmy w tej chwili o konopiach siewnych i tych konopi się nie pali. Znaczy nie pali się po to, żeby mieć działanie jakieś super rekreacyjne. Do tego są konopie rekreacyjne, medyczne. To ciekawe rekreacje. Tak.
I tutaj pan zaczął mówić o tych konopiach medycznych. Chciałbym, aby Polski Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu mógł takie konopie uprawiać pod ścisłą kontrolą państwa, żeby polscy pacjenci nie płacili 3 razy więcej niż pacjenci czescy czy holenderscy, żebyśmy mieli dostęp do tej rośliny, bo w tej chwili trzeba czekać kilka miesięcy, zanim się ją w aptece super drogą kupi, a instytuty dobrze. Są biedne i zwalniają ludzi. Panie pośle, dobrze, to zostawmy w takim razie te konopie, bo rozumiem, że to jest problem taki, że pan złożył projekt ustawy i co, ona czeka w zamrażarce, tak? I jak poprzednie 20 w poprzedniej kadencji. W poprzedniej kadencji chyba ponad 20 projektów ustaw przygotowałem. Część z nich zostało wykorzystane przez Prawo i Sprawiedliwość. Zwolennicy legalizacji marihuany na pewno będą wspierać pańską kandydaturę jako ministra rolnictwa, licząc, że przy okazji i oni coś z tego będą mieli, ale zostawmy konopie, dobrze? Ja tylko ostatnim zdaniem. Konopie mogłyby przynieść nam około 3, może 4% do PKB. To tyle jest, ile... A kokaina ze 30%. W Brukseli. Czyli my możemy wyprodukować, czy wygenerować te pieniądze z produkcji z rąk polskich rolników i przedsiębiorców, dobrze. A nie na to, że nam ktoś coś da, czy nie da, albo zablokuje. Dobrze, to zostawmy to i moje żarty o tym, że kokaina dałaby nam jeszcze więcej zapewne procent PKB. Chcę pana spytać o szczepionki. Bo pan zaprosił w 2017 roku na konferencję do Sejmu znanych antyszczepionkowców, panią Justynę Sochę i Jerzego Ziębę. Czy pan Proszę jest... Panie redaktorze, nie antyszczepionkowców, tylko osób, które opowiadają się za dobrowolnością szczepień, kiedy nie ma pandemii. Bo kiedy jest pandemia, mamy prawo... I teraz od razu powiedzmy naszym słuchaczom, o co chodzi, bo pan jest za tym, by znieść obowiązkowe szczepienia dla dzieci. Panie redaktorze, ja uważam, tak, że Polacy są rozsądni i rozważni. Polacy będą szczepili swoje dzieci, kiedy będą zapewnione dwie rzeczy, przynajmniej te dwie rzeczy. Po pierwsze, będzie fundusz odszkodowawczy za powikłania poszczepienne, bo powikłania poszczepienne po wszystkich lekarstwach mogą się po wszystkich lekarstwach zdarzyć, a powikłania poszczepienne są. I powinien być fundusz odszkodowawczy, na który składają się... Ja to pojmuję. Fundusz odszkodowawczy, albo tak naprawdę wszystkie procedury medyczne, to jest jedna rzecz. Pan jest nie za tym, by był fundusz odszkodowawczy, tylko pan jest za tym, by znieść obowiązkowe szczepienia dzieci. I powiedzmy to sobie jasno, pan tak głosował, stąd wiem, że pan... Artykuł 39 Konstytucji mówi o tym, że na procedury medyczne ma być zgoda, dobrowolna zgoda, a tu mamy zmuszanie. I w wielu państwach, gdzie nie ma zmuszania, ludzie się szczepią, bo wiedzą o tym, że jak się zaszczepią, to nie będą... Słyszy pan o tym, że przy okazji COVID-u mówi się, że jednym z powodów, dla których takie państwa jak Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, wszystkie były państwa bloku wschodniego, w mniejszym stopniu są zaatakowane COVID-em, to także dlatego, że ludzie są odporniejsi z powodu obowiązkowych szczepień. Nie jestem lekarzem, nie jestem wirusologiem, nie wiem, czy to jest prawda, ale mówią to autorytety medyczne. Panie redaktorze, tych autorytetów medycznych mamy bardzo dużo. Ja bym poprosił, żeby posłuchać profesora Rutkowskiego, który bardzo rozważnie i rozsądnie mówi o COVID-ie i o szczepieniach. Nie, panie pośle, ale to powiedz, dobrze, to spuentujmy to, bo jakoś, wie pan, bo możemy o szczepionkach mówić pewnie bez końca. Jest jedna rzecz. Czy gdyby to od pana zależało, to szczepienia w Polsce dzieci były obowiązkowe, byłyby zniesione? Mielibyśmy pełną dobrowolność szczepień dzieci? Panie rektorze, widzę ogromną różnicę między ludźmi, a przepraszam, bydłem, które właściciel szczepi bez względu na to, czy osoba jest odporna, czy nie jest odporna. Polacy są naprawdę rozważni i będą szczepili swoje dzieci, i jeżeli będzie jeszcze jeden warunek, że w Polsce Polski Instytut zbada te szczepionki, co one zawierają, bo jest bardzo dużo teorii. Ale panie pośle, wszystkie te szczepionki dopuszczone na polski rynek są przebadane. Pan chyba nie myśli o tym, że każdy może sobie wyprodukować szczepionkę, pójść do apteki i powiedzieć, sprzedawajcie ją, bo działa. Panie redaktorze, do tej pory w Szwajcarii są procesy rodziców, którzy zaszczepili swoje dzieci na świńską grypę i później były gigantyczne powikłania. I takich przypadków co chwilę mamy dużo. No. Tak, ale panie proszę, niech się pan nie gniewa. Powikłania występują przy każdym leku, niemalże. Tak. Mogą wystąpić. Czy to jest powód na to, by zrezygnować z leczenia? Panie redaktorze, to ja
i chcę decydować, jak będę leczył moje dzieci i jak będę leczył się sam, a nie jakiś inny właściciel. A nie na przykład lekarz, prawda? No ja rozumiem, panie pośle, rozumiem, że pan nie pozwala lekarzom leczyć swoich dzieci. Pozwala, moja żona jest lekarzem, panie redaktorze, i ona się szczepi regularnie na grypa, ja się akurat nie szczepię. Na wszystkie inne choroby zaszczepiliśmy nasze dzieci, a nawet na więcej. Czyli tak, żona jest elementem rozsądku, a pan... Powiedzmy fantazji, by nie mówić tego inaczej. Bardzo się dogadujemy z żoną w tym zakresie. Cieszę się. Proszę ufać w to. Cieszę się, że pozdrowienia serdeczne dla pańskiej żony. Szanowna pani, proszę jakoś wpłynąć na męża, bo to płaskoziemcy po prostu u bram, płaskoziemcy. Rozsądek. Panie redaktorze, to pan chce kupić taki samochód, tak chce się leczyć, tam chce mieszkać, a nie, nie jak zakupić. Nie, panie pośle, ja bym po prostu chciał, żeby moje dzieci i żebym także ja był bezpieczny. I ja naprawdę cenię sobie swobody obywatelskie. I wie pan, w świecie idealnym, w rozważaniu teoretycznym, ja jestem przeciwko obowiązkowi zapinania pasów, bo w końcu why not? Mogę sobie jeździć jak chcę. I przeciwko bardzo wielu innym ograniczeniom. No tylko wie pan, żyjemy w takim świecie, w jakim żyjemy i na pewne rzeczy po prostu godzić się musimy. A jeśli pan chce tracić energię na kopanie się z koniem, no to ja życzę powodzenia, no. W wielu krajach, nawet Unii Europejskiej, szczepienia nie są obowiązkowe i ludzie się szczepią. I równie dobrze może mieć w rodzina Polsce. Pana posła Jarosława Sachajko również się szczepi i tego się, proszę państwa, trzymajmy. Jarosław Sachajko również, żeby było jasne. Pan też się szczepi, tylko pan chce, żebyśmy inni nie musieli. Dobrze, dobrze. Zostawmy te szczepienia. Panie pośle, zamieniłby pan na koniec, już zamieniłby pan fotel wiceszefa Sejmowej Komisji Rolnictwa na fotel ministra rolnictwa? Panie redaktorze, jeżeli miałbym swobodę działania i wdrożył to, co przygotowane jest w obywatelskim programie rolnym dostępnym na stronie sachajko.pl, to jak najbardziej, ale nie zrobiłbym tego, kiedy nie mógłbym pomóc rolnikom, nie mógłbym po prostu wyrwać polskiego rolnictwa z takiej pętli, idiotycznej pętli. Może dwa przykłady. Rolnik przez 2 lata hoduje bydło. Później ktoś od niego kupuje i w ciągu 2 tygodni pomnaża te pieniądze, tworzy swój zysk 2-krotnie. Przy ziemniakach jest jeszcze lepiej. W tej chwili polscy rolnicy sprzedają ziemniaki na frytki po około 35 groszy. W sklepie pan te same frytki, już przetworzone, które w ciągu tygodnia zostały przetworzone, czy 2, może pan kupić za 6, 8, 10 zł. 100-200-krotna przebitka. Czyli ktoś kogoś tu oszukuje, bo całe ryzyko jest po stronie rolnika. Dobrze. Przez 2 lata, powtórzę, hodował bydło, które mogło mu zdechnąć, zachorować. On przy tym pracował, ktoś to pomnożył przez za chwilę, czyli go okradł. Wziął ogromną część. Nie, panie, nie, sekunda, no ale przy całej naprawdę sympatii do rolników, która jest u mnie potężna, naprawdę nikt go nie okradł. No kupił od niego, oczywiście po jakichś haniebnie niskich cenach, to jest prawda, ale kupił, a nie okradł. Okradł, bo rolnik nie mógł, ponieważ właśnie to jest kolejny zarzut. Ja w tej chwili jestem w Karpaczu, na jednym z paneli pan minister, konstytucyjny minister, krytykuje sieci, mówi, że handlowe, mówi, że okradają rolników. Tylko minister nie może tak mówić. Minister ma to zmienić. I to chciałbym wprowadzić, żeby nie gadać, tylko po prostu zacząć robić i poprawiać tę naszą rzeczywistość, która jest tragiczna. Jarosław Sachajko, poseł Koalicji Polskiej z listy Kukiz 15 był państwa i moim gościem. Bardzo panu serdecznie dziękuję za rozmowę. Ja również. Kłaniam się.